10 historii o pochodzeniu znanych gestów. Środkowy palec. Gest powszechnie uznany za obraźliwy w krajach zachodnich. Wykonanie gestu polega na wskazaniu drugiej osobie palca środkowego dłoni wyprostowanego w pozycji pionowej przy równoczesnym zwinięciu pozostałych palców w pięść. Przyznajcie, pierwszy raz słyszycie, jak ktoś opisuje, w jaki sposób pokazać fuck you. Gest ten jest jednym z najbardziej znanych sposobów na wyrażenie zniewagi i chęci ubliżenia drugiej osobie. Pod nazwą palec bezwstydny znany był już w starożytnym Rzymie, a odniesienia do jego użycia można odnaleźć nawet w starożytnych tekstach. Jednym z najbardziej popularnych źródeł są chmury Arystofanesa, w których znajduje się zarówno opis, jak i znaczenie gestu. Jednym ze przypadków publicznego użycia gestu środkowego palca była zarejestrowana przez kamery próba sprzętu poprzedzająca wywiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em W. Bushem Jr. W Polsce gest środkowego palca pokazał podczas 23. posiedzenia Sejmu 8. kadencji poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Pyziak. Został on za to upomniany przez Komisję Etyki Poselskiej, która uznała to za naruszenie zasad dbałości o dobre imię Sejmu. Podobny gest wykonała posłanka z tego samego ugrupowania, Joanna Lichocka, na 5. posiedzeniu Sejmu 9. kadencji. Mano cornuta, czyli rogi. Gest wywodzący się z obszaru basenu Morza Śródziemnego, w krajach anglosaskich nazywany horns, czyli rogi bądź diabelskie rogi. Gest wykonuje się dłonią prostując palec wskazujący i mały przy równocześnie zwiniętych palcach. Zwykle rogi pokazuje się wnętrzem dłoni ku odbiorcy. W pogaństwie utożsamiany z rogatym bogiem. Jest symbolem siły, ochrony i błogosławieństwa. Wśród niektórych chrześcijan gest ten jest uznawany za obraźliwy jako odwołanie do diabła. Ponadto kojarzony on jest ze społecznością fanów muzyki metalowej. W kulturze masowej korna został rozpropagowany przez amerykańskiego wokalistę Roniego Jamesa Dio pod koniec lat 70., gdy dołączył do grupy muzycznej Black Sabbath. Sam mówił, że gest ten pokazywała jego babcia, która była związana z kulturą cygańską. Kiedy ktoś rzucił w jej kierunku złe spojrzenie, ona pokazywała rogi, aby odbić ten zły urok. Wiktoria, nazywany też zajączkiem. Gest wykonywany poprzez wyprostowanie palca wskazującego i środkowego. Podczas II wojny światowej spopularyzował go brytyjski premier Winston Churchill. Gest ten jest symbolem zwycięstwa lub wolności. Jego nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza właśnie zwycięstwo. Warto jednak wiedzieć, że Wiktoria pokazywana odwrotnie, czyli wierzchem dłoni w stronę patrzącego, jest uznawana za gest obraźliwy. Sam Churchill używał niegdyś tego znaku niepoprawnie. Odwrócona Wiktoria. Jak już jesteśmy w tym temacie, to warto powiedzieć, skąd się wziął ten symbol. Spopularyzowali go buntownicy szkoccy w trakcie walk z Wielką Brytanią. Otóż buntownicy szkoccy często używali do walk łuków, gdyż te były idealne w przypadku realizacji zasadzek. Z tego względu brytyjscy żołnierze zaczęli obcinać Szkotom palec wskazujący i środkowy jako palce używane do strzelania z łuku. Aby wyrazić pogardę, Szkoci zaczęli pokazywać odwróconą Wiktorię w kierunku brytyjskich żołnierzy. Pokazywali właśnie te dwa palce, ponieważ tymi dwoma palcami strzelano z łuku. Salut rzymski, czyli salut, w którym wyprostowane prawe ramię jest wznoszone do przodu prostopadle do ciała. Rzekomo wywodzi się on ze starożytnego Rzymu, co jest współczesnym mitem, gdyż gest, jakim pozdrawiali się żołnierze rzymscy, nie jest znany. W XX wieku salut był używany jako pozdrowienie ugrupowań faszystowskich. Otóż mit o rzymskim pochodzeniu tego symbolu wziął się z obrazu Przysięga Horacjuszy z 1784 roku. Benito Mussolini stwierdził, że żołnierze przedstawieni na tym obrazie właśnie wykonują salut rzymski. W rzeczywistości sięgają po prostu po miecze trzymane przez ich ojca w górze. Zaciśnięta pięść. Otóż zaciśnięta pięść to symbol autonomizmu. Autonomizm to nurt radykalnie lewicowej myśli politycznej,
powstały w latach 60. XX wieku we Włoszech jako kontynuacja ruchu komunizmu robotniczego. Z czasem ruch ten zasymilował wiele elementów myśli anarchistycznej, łącząc je z marksizmem. Grupy powołujące się na różnie rozumiany autonomizm pozostają czynne przede wszystkim w Niemczech, Danii, Włoszech i Francji. Za najbardziej skuteczną formę walki klasowej autonomiści uważają bezpośrednią aktywność pracowników poza tradycyjnymi strukturami politycznymi. W odróżnieniu od marksistów aprobują formy oporu bezpośredniego jak bojkot wyborczy. Blisko współpracują z niemarksistowskimi ruchami o charakterze emancypacyjnym jak feminizm, organizacje walczące o prawa mniejszości seksualnych czy ruchy ekologiczne i na rzecz praw zwierząt. Pollice Verso w starożytnym Rzymie gest skazujący pokonanego gladiatora na śmierć. Wbrew obiegowym opiniom oraz obrazowi rozpowszechnianemu przez współczesną kinematografię nie ma pewności, czy u Rzymian miał on rzeczywiście znaczenie. Taki symbol skazania na śmierć spopularyzowało malarstwo, które niestety nie wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Martialis wspomina na przykład o zwyczaju machania chusteczką lub wzywaniu krzykiem do ułaskawienia pokonanego gladiatora. Swetoniusz podaje, że cesarz August, przeciwstawiając się mordowaniu pokonanych, zabronił występowania na arenie bez uzyskania wcześniej gwarancji ułaskawienia. Określenie dokładnego stosowania gestu śmierci jest trudne, ponieważ brakuje odnoszących się do tego starożytnych źródeł ikonograficznych. Można opierać się jedynie na źródłach pisanych, które są jednak nieliczne, a sam gest opisują najczęściej zbyt ogólnie. Na przykład Juvenalis określa Pollice Verso po prostu jako skinienie. Skinienie. Gest, który w większości kultur oznacza przyzwolenie, zgodę, a także powitanie. Są jednak kręgi kulturowe, gdzie gest ten ma zgoła odmienne znaczenie. Jak to na przykład ma miejsce w Bułgarii, Turcji, Albanii, Grecji lub w Indiach, gdzie oznacza zaprzeczenie. W slangu funkcjonuje również określenie nodding, pochodzące od angielskiego słowa nod, czyli skinienie, które oprócz tego może oznaczyć drzemkę, przysypianie, częste zmiany pomiędzy snem a świadomością, w szczególności te występujące po zażyciu zwiększonej dawki opioidów. Facepalm. Gest, który polega na przyłożeniu dłoni do twarzy. Gest jest w wielu kulturach przejawem frustracji, zażenowania, rozczarowania, wstydu lub sarkazmu. Wykorzystuje się go także w memach internetowych. Słowo to pojawiło się prawdopodobnie w latach 90. XX wieku. Jego najwcześniejsze znane użycie pochodzi z 1996 roku, jednakże ciężko ustalić, skąd tak naprawdę wziął się ten gest. Przybicie piątki. Gest wykonywany przez dwie osoby, polegający na podniesieniu dłoni przez obie osoby i delikatnym uderzeniu się wzajemnie ich wewnętrznymi stronami. Za twórcę tego gestu uważa się Monta Slitsa. W wieku 2 lat obserwował gości swoich rodziców, głównie weteranów wojennych, którzy podnosili dłonie mówiąc five. Chłopiec, nie wiedząc co to oznacza, podszedł do jednego z gości i powiedział high five, uważając, że five jest imieniem. Rodzice i krewni uznali ten gest za zabawny, powtarzając go chłopcu, dzięki czemu utkwił mu w pamięci. Wiele lat później, gdy Mont zaczął grać w koszykówkę, gest ten wykonywany był przez niego i jego przyjaciół. Wykonywał go często na meczach koszykówki, przez co zaczęły wykonywać go także inne drużyny. Gest ewoluował ze high five do swojej współczesnej formy, czyli przybicia piątki. Inne źródło podaje, iż twórcą gestu jest Glenn Burke. Według źródła pierwsze wykonane gesty miały miejsce w 1977 roku podczas meczu baseballowego, choć Slitz twierdzi, iż był to gest przypadkowy i nie miał nic wspólnego z gestem znanym dzisiaj. Trzymanie kciuków. Przesąd lub zwrot grzecznościowy wyrażający się słowami trzymam kciuki. Jako przesąd odwołuje się do sił, które najprawdopodobniej nie są w stanie zmienić wydarzeń. Otóż przesąd trzymania kciuków wywodzi się ze starożytności. Dla wojownika kciuk był ważny, ponieważ bez niego nie był w stanie utrzymać broni. Trzymanie kciuków było więc gestem ochronnym. Zwyczaj upowszechnił się najpierw wśród Niemców. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.